dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na małe próbowanko. Dostałam nowe farbki. W zasadzie pół życia je znam i nie znam. Ja mam kilka kolorów w swoim życiu z tej firmy, natomiast nie miałam nigdy całego zestawu takiego, żeby było, nie wiem, 20 kolorów. Miałam 3, 4 maksimum. Wtedy byłam zachwycona. Czy dzisiaj będę? To się dopiero okaże. Mowa tutaj o... No i pokażę Wam coś, co jest od razu na początku odpychające. Nie podoba mi się i uważam, że firma nie dołożyła wszelkich starań, żeby to wyglądało jakoś zachęcająco. O, takie coś. Co w tym było? No farby. Tak wygląda opakowanie do farb firmy. Karmański. Na ekranie Wam pokażę, jak wygląda logo firmy. Historię Wam wrzucę w linkach, to sobie tam poczytacie, to co znajdę tam o Karmańskim, no to Wam spróbuję na dole wrzucić, więc w tych linkach na dole szukajcie. Farby przychodzą, to są pełne kostki, przychodzą w takim pudełku. No, Karmański się nie popisał, prawda? Natomiast ja dostałam o tyle kolorów. Już powklejane, już otwarte. Powklejane do mojego kapownika. Nie mogę Wam tak o, tak mogę. Bo dźwięk mi ginie, jak się zasłaniam. Tak wyglądają kolory, które dostałam. To było 24 bodajże. Ja to już przeflancowałam do starej palety, którą miałam po Van Goghach. O, i tak wygląda. To w czarnych rynienkach. To są Karmańskie. Natomiast białe rynienki to jest Aquarius. Myślę, że warto spróbować. Ponieważ no po pierwsze farby są tanie, a po drugie polskie, no i po trzecie to są duże rynienki. No wiecie, gdyby ja jestem skąpiradło w związku z tym, zwłaszcza na farby, w związku z tym no staram się celować w duże rynienki, poza tym są one dużo wygodniejsze w malowaniu, prawda? No i proponuję dzisiaj mały teścik, zobaczymy. Zobaczymy, czy te farby się jakoś sprawują. Kto zainteresowany testem farb karmańskich, zapraszam do pracowni. Łyczek kawki, u mnie czarna, zawsze. No i do roboty. Tu mam rozmalówkę pierwszą. Jak widzicie, kolory aż dają po oczach, że mała głowa, wściekłe. Myślę, że dla osób początkujących będzie to może dobra opcja. Zaraz zobaczymy, idziemy do pracowni i sprawdzamy. No to mamy. Zapraszam na test. Przypominam, w użyciu dzisiaj Karmański, polska marka, polska firma. Wiecie co, nie będę tutaj robiła według kolorów tam biały, żółty i tak dalej, tylko tak jak mam na palecie, bo mi się pokićka, wszystko mi się pomiesza, także po prostu będę robiła tak jak mam tu na palecie. Pierwsza farbka to jakiś turkus. O, jaki pigmencior. To jest 385. Następna, zielona. Przepiękny odcień zieleni.
numer 407. Tak. Następny. Zgaszony morski, przepiękny kolor. 394. Jaka moc. Teraz będzie ultramaryna jakaś. Kobalty i te sprawy, numer 403. Zobaczcie, jaki piękny byłby, gdyby nie wpadła nam ta turkusowa tanie. No i trudno, wpadła to wpadła. Nie będziemy się tym przejmować. Kolor myślę, że widać i to było 403. Następny. 452 to jest taka bura czerń. No też pigmencicho, słuchajcie, to po prostu no wywala z butów. To było. Teraz 414, też zieleń, taka w stronę Hookera. Bardzo ładny kolor. Następnie 418, to jest zieleń, taka bardzo żywa trawka. Trawa w słońcu. No bardzo ładnie się. Kolory mają fantastyczne. Teraz 427. To jest bardziej zimny zielony. Tak, Veridian taki. Trzeba bardzo uważać, ile się go bierze. Wiecie, jedno ciapnięcie tej farby z paletki i po prostu zabija. Następny, 382. Niebieski mamy. Musiałam coś mieć tłustego na papierze, bo mi się tu coś... Pigment chce mi uciekać, no. Ale już. Sprawa uratowana. Następny to ultramaryna ciemna, zapewne jakiś deep. I to jest 402. Czy ona się jakoś znacznie różni od tamtej 403? Nie bardzo. Może jest bardziej świetlista, nie? To był 402 numer. Teraz biały, 302. Tak. Teraz żółty, cytrynowy, 310. O, by było. A my tu biały mamy przecież, 310. Teraz kolor 309. Przepiękny żółty. No i zaraz będę robiła nową krechę. 309 to był. I teraz 331. Dobra. Teraz 326. Taki kolor cielisty.
ale idący w stronę banana. Tak, to było 326, teraz 325, też kolor cielisty, idący w stronę brzoskwini. Teraz mamy kolor 374, taka ciemna bordowa czerwień, bardzo ładny kolor, nieco zgaszony, no piękny. To było 374, teraz 352. Kolejna czerwień, teraz już bardziej żywa, bardziej malinowa. 352 to było. Dalej 344. Ładny, żywy kolor krwisty. Kolor takiej świeżej krwi. Bardzo ładny kolor. 344 to było. Teraz jest 343. Już przełamany pomarańczeń ten czerwień. Ta czerwień, ten czerwień, ten kolor. Ta czerwień przełamana pomarańczem już jest. Tak. Teraz 313. Już ewidentnie pomarańcz. Kolor pomarańczowy. Ciutkę za mało wody dałam. Kolor pomarańczowy. Następny kolor. 327. Znów mamy kolor ciała, kolor skóry. 327. Bardzo ładny. Następny 366. O, bardzo ładny. Tak mi się kojarzy. No tak, byłby bardzo ładny, gdyby mnie wichała, prawda? Dobra, jeszcze raz nabiorę, jeszcze raz. Jest taki kolor, który się nazywa u innych pucola. I to mi właśnie ten kolor przypomina. Teraz już jedziemy w brązy. 445. Piękny brąz. Dalej 444. Tu umbra jakaś już. Poprzednie bardziej wsypię to w umbrę. Teraz 438. Następnie 441 ugier. Tak i 322. I to są wszystkie kolory, jakie posiadam z karmańskiego. I myślę, że widać pigmentację gołym okiem. Niech to sobie spokojnie poschnie. Tak. Zostawimy go na płasko, żeby nam wyschło.
tu weźmiemy sobie papier. Dobra, że śmiejemy, wyśmiejemy. Dlaczego mi nie mówicie, że ja biorę? Najpierw jak się łączą. Czy to przez siebie przepływa, czy nie przepływa? No tak, powiem wam, że niespecjalnie to chcę między sobą się łączyć i przechodzić. Tak bardzo bum bum to tutaj nie widzę. One nie chcą za mocno. A w tą stronę, jak będą miały ułatwione zadanie. Widzicie, nie wpływa jeden w drugi, nie łączy się tak łatwo. To też może być kwestia tego, że papier mam taki byle jaki, prawda? To nie jest żadne cudo, tylko papier, który staram się wypaprać, bo go niespecjalnie lubię. No dobra, dajmy mu popłynąć. Teraz zrobimy plamy jakieś. No i może o, ten zielony jest bardzo ładny. Tak. I może. I posolimy to. Jak zwykle sól. No tak. Tutaj zrobię jedną plamkę jakąś, może z tej pucoli właśnie. Zobaczymy, jak alkohol się z nią łączy. Tak. No, pięknie. Alkohol, no to pierwsza klasa, alkohol. Następnie proponuję sprawdzić wymywanie. Może na tym czarnym to będzie widać od razu. Czarny mamy. Może za mokry. Weźmiemy inny kolor i zobaczę, czy... I zobaczę, czy to się wymywa. Jakiś mocniejszy poprosimy. Jeszcze raz. No i proponuję zrobić jeden taki numer, że zamieszam może ten czerwony i sprawdzę... O! Ładne to. I sprawdzę, czy to mi się miesza na przykład z akwariusem. Mam tu cztery akwariusy, więc wezmę jeden i zobaczymy, czy to się w ogóle chce mieszać, czy one między sobą przechodzą. No lepiej niż karmański z karmańskim, nie? No i co? Spróbujmy teraz.
trzeba wyczuć moment, bo każda farba inaczej się wymywa, wiecie? Jak się wyczuje dobry moment, to ona idzie ładnie. A jak się nie wyczuje, to zostaje. Za długo się zostawi na papierze, no to wpija się w papier i koniec, kropka, nie? No widzicie, no do takiego błękitka się wżarło i już dalej nie chce ruszyć. Tutaj ten akwariusz z tym karmańskim fantastycznie się łączą. Zielony z tym turkusem też całkiem nieźle, choć no oczywiście widzieliśmy dużo lepsze łączenia już na tym kanale. Niemniej jednak, no coś tam robią te farby. Całkiem ładnie to wygląda. Proponuję teraz może, o, tego werbiana weźmiemy i jakieś odbijanki zrobimy. Jakąś siateczkę zaraz wyjmę. Dobra. Damy więcej farbki. Niech sobie to wyschnie tu. Zobaczymy, czy coś wyjdzie z tego. No i co ja jeszcze powinnam zrobić, jak myślicie? No właśnie, ja też nie pamiętam. Co to jeszcze robiłam? No to teraz jeszcze już mi się przypomniało, co powinnam zrobić. Powinnam je... Tylko pędzel zmienię, żeby jakiś tubeszek był, a żeby pokazać, jak się rozprzestrzeniają. Czerwoniutki. Zielony. Może jeden niebieski. No pajączki się robią, nie ma się co czepiać, może nie są tak spektakularne te pajączki jak w innych markach, niemniej jednak są. Ultramaryna słabo płynie. I jeszcze zobaczę jedną ważną rzecz, mianowicie jak na innej marce, może też zielony, bo tu nam akwariusa wezmę, to jest 363 z akwariusa, przepiękny kolor. I zobaczmy, jak płynie na nich inny, ten karmański. Czy to na tym będzie płynąć, czy się nie da? No, tak trochę gorzej. Mówmy sobie szczerze, wielkiego bum-bum nie ma. No, ale jeszcze, może jeszcze jakiś inny kolor, ten,
No dobrze, niech sobie płyną i niech się między sobą mieszają. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i teraz musimy poczekać. Musi wyschnąć. Także zapraszam na razie na herbatkę. A później zrobimy podsumowanie tych cudów. No to wyschło już. Tu mamy kolory. Czekajcie, w poprzek was to pokażę, to będzie łatwiej. Tu mamy kolory. Jeszcze sprawdzę dla porządku, czy to w ogóle brudzi. No, odrobinę zostawia ślad, pigment. A te niebieskie. Też zielony zostawię. Brązy pewnie nie. Jakiś delikatny. No to tyle, zielony najbardziej, tak? No tak, no zostawiają ślad. Także pigment jest niestabilny, trzeba będzie zabezpieczać farby fiksatywą. Tutaj są te kolorki, które w zestawieniu mam. Tutaj nam wyszły takie cuda. Tu sól, alkohol, wymywanie, siateczka, mieszanie z innym kolorem, tutaj konkretnie z akwariusem, rozpływanie, czy nam się robią te specyficzne pajączki. I tutaj pajączki na akwariusie. Tutaj karmański na karmańskim, a tu karmański na akwariusie. No i tak to wygląda. Myślę, że marka warto przemyślenia, ponieważ nie jest jakoś tragicznie droga. Przy czym no, są tańsze od niej też, prawda? I czy ja wiem, czy warto? Znowu powiem to samo. Jak ktoś już ma farby, to nie ma sensu inwestować w to. Natomiast jak ktoś nie ma, to jako pierwsze akwarele do ćwiczeń na pewno się nadadzą, żeby sobie poćwiczyć, rozmalować się. Na pewno będą świetne do tła, do malowania tła tymi farbami. Co nam wyjdzie, jaka praca nam z tego wyjdzie, no to przecież też zależy i od umiejętności, i od papieru, który używamy, nawet od temperatury, w jakiej pracujemy. Także wiecie, no, polecanie farb na podstawie tylko jednego takiego testu, to też trudno powiedzieć, nie? Musiałabym zrobić, namalować ze 3-4 obrazki, żeby wiedzieć, jak one się sprawują. Ale wiecie, jak to jest. No, co kto lubi, co kto woli. Myślę, że każdemu przypadnie do gustu, kto lubi żywe, mocne kolory. Do czego bym je przyrównała? Wiecie co, nawet wzięłam specjalnie zeszyt, sobie przyniosłam. I tutaj mamy Sennelier. No to porównajcie. Świetlistość. Przy czym uwaga, uwaga, Sennelier są na miodzie. W związku z tym nie brudzą. A te niestety brudzą. Wiecie co, ja zostawię jeszcze tą rozmalówkę na wierzchu, niech ona sobie schnie do końca, niech odparuje. I wtedy zobaczę, czy one brudzą tą chusteczkę, prawda? Poczekajcie, tutaj miałam Sennelier i jeszcze jedne wam tak bardzo podobnie wyglądające chciałam pokazać. Tutaj mamy Le Franc Bourgeois. Tu karmański. No to widzicie, że tak dosyć zbliżone są, nie? Natomiast tu mamy rozę. Widać? O, tak będzie widać. Tu jest rosa, a tu karmański, tak? Myślę, że rosa ładniej płynie niż karmański. Rosa bardziej chce się tak rozprzestrzeniać, tak typowo akwarelowo.
karmański próbuje gdzieś tam oddzielać się między sobą. Nie wszystkie pigmenty chcą tak ładnie przechodzić w siebie. O, chociażby tutaj, jak wam pokażę, nie? Zobaczcie, tu tym między tym zielonym, a tym turkusowym, tym szaro-niebieskim takim, powinny się rozlać, powinny przejść między sobą pięknie. Natomiast połączenie brązu z niebieskim tutaj już dosyć ładnie pracuje. Tu bardzo ładnie, tylko że tu ja przypuszczam, że to jest zasługa Aquariusa, a nie karmańskiego. Natomiast tutaj cały czas widzę tą plamkę zieleni pod spodem. One się nie wymieszały. Tutaj ładnie przeszły, tutaj bardzo ładnie to się zrobiło. Ta siateczka się odbiła bardzo, bardzo ładnie. Wymywanie, no to widzicie, to nie jest wymycie do zera, ale to lepszy papier i przypuszczam, żeby poszło. Rozpływanie, tak, no, na średnim poziomie. Nie ma tragedii, ale nie ma też takiego wow. Zastanawiam się nad korami Golden Core i mówiąc szczerze, nie do końca jestem przekonana. Ciągle myślę, czy sobie zażyczyć na jakieś prezenty, czy nie. I ciągle coś mnie powstrzymuje. Jeszcze do dzisiaj nie kupiłam ani jednego kora. Ale wszystko przed nami. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Farby się nie błyszczą. Nigdzie nie mam pobłysków. Żadne wypełniacze mi tu nie świecą po oczach. Wyłącznie pigment. Może dlatego, że jest tak mniej tego wypełniacza, to one później odrobinkę brudzą. No i jak wam się podoba ta polska marka? Jak wrażenia? Zapraszam, kochani, do komentowania, pisania komentarzy. I taka moja uwaga, chyba zacznę ją powtarzać we wszystkich filmach. Dla YouTube'a nie ma znaczenia, czy piszecie bardzo długi komentarz na kolaborat jakiś na 3 strony, czy piszecie jedno krótkie zdanie. Dla YouTube'a liczy się ilość komentarzy. Więc jeżeli ktoś chce bardzo długo się rozpisywać, to proponuję, żeby podzielił ten komentarz na 2-3 i wtedy wklejał po kolei. Po pierwsze, łatwiej YouTube rozpozna, o czym jest ten komentarz. I nie będzie tak łatwo blokował, ponieważ YouTube często, gęsto blokuje takie długie komentarze, ponieważ on nie rozpoznaje, o czym piszecie. A YouTube musi wiedzieć, o czym piszecie. Wielki brat lubi wiedzieć, co tam się dzieje u niego w firmie. W związku z tym łatwiej wam będzie napisać króciutki komentarz i dać ich więcej, niż długie kolaboraty, których YouTube niekoniecznie zrozumie. No i taka moja rada, przestrzegajcie może nie tyle ortografii, ponieważ YouTube nie rozpoznaje ortografii, to wyłącznie możecie mieć włączone w ustawieniach Windowsa, to wtedy wam rozpoznaje i poprawia ortografię. Natomiast YouTube zwraca uwagę na interpunkcję. Jeżeli nie dacie spacji po kropce, to dla YouTube'a oznacza link. On wtedy odczytuje taki zlepek słów z kropką, że to jest link do czegoś. No i znowu może zablokować, ponieważ YouTube bardzo chętnie blokuje linki. No i oczywiście zapraszam do łapkowania, zapraszam do... obojętne w którą stronę. Dla YouTube'a to też nie ma znaczenia. Ważne jest i liczy się dla YouTube'a ilość tych łapeczek i w górę i w dół. Dlatego, że YouTube patrzy na to, czy kanał potrafi zachęcić i uaktywnić swoją widownię. No i jak wam się podobają te farby?
jesteście skłonni zakupić. Oczywiście nie namawiam, ponieważ każdy maluje tym, co ma. Nie należy jak gdyby nadmiernie, tak jak ja, nie należy nadmiernie rozbudowywać swojej palety, bo później nie wiadomo, czym malować. Ja to robię ze względu na to, że mnie to bawi. Po prostu uwielbiam sprawdzać nowe farby, uwielbiam sprawdzać i szukać nowych jakichś rozwiązań. Natomiast no, nie jest to u mnie najważniejsza rzecz. Wolę malować byle czym, byle malować, niż mieć jakieś super drogaśne, wypasione farby i nie malować. Takie moje zdanie. Dlatego piszcie, kochani, czy ważne jest dla Was marka, firma, czy po prostu malujecie tym, co macie i nie przejmujecie się poleceniami i tym, co inni youtuberzy zachwalają jako najlepsze na całym świecie. Nie dotyczy to tylko farb, wszystkich rzeczy, których używamy. Do miłego, do zobaczenia, dziękuję Wam bardzo, oczywiście. Oczywiście klikajcie tam, buziaczki, pa, 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 pa.